Dzisiaj zapraszam Was na przegląd warszawskich ramenowni. Siądźcie wygodnie, przygotujcie przekąski i zaczynamy! Hej, witajcie, z tej strony Maciej. W dzisiejszym odcinku zrobimy coś, co zawsze chciałem zrobić, a na co nie miałem czasu, czyli przegląd warszawskich ramenowni. Jak widzicie, obecnie nie znajduję się w Warszawie, tylko przy Wielkim Kanionie Colorado, tam za mną. Rozciąga się po horyzont. Wielki Kanion Colorado znajduje się w Arizonie, w Stanach Zjednoczonych i od kolejnego odcinka zaczną się właśnie vlogi ze Stanów. Jeśli nie chcecie ich przegapić, no to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. Ale zanim odcinki z Los Angeles, z Las Vegas, z San Francisco, czy właśnie z okolic Wielkiego Kanionu, no to zajmijmy się warszawskimi ramenami. Warszawa bardzo mocno stoi dobrymi ramenami. Jest kilka kultowych miejsc, gdzie możecie zjeść naprawdę świetny ramen i dzisiaj Wam je pokażę. Nie będzie to jednak materiał o tym, czym jest ramen, nie będzie to materiał o różnych rodzajach ramenów. Po prostu taki przegląd kilku, moim zdaniem, najciekawszych i najlepszych miejsc na ramen w stolicy. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o ramenie, no to polecam Wam materiał, który nagraliśmy w zeszłym roku w Łodzi. Choć i on na pewno nie wyczerpuje tematu w 100%, więc jeśli byście tylko byli zainteresowani, to możemy jakiś taki mały reportaż o ramenie zrobić. Piszcie w komentarzach. A w skrócie, ramen to makaron i dania na jego bazie. Nie jest to zupa. Ramen nie musi być zupą, makaron nie musi być zalany żadnym bulionem, nie musi mieć nie wiadomo ilu dodatków. Choć taka wersja właśnie się w Polsce najbardziej przyjęła i zdecydowanie jest najpopularniejsza. Ramen też nie musi być podawany z jajkiem. No ale gdzie zjeść dobry ramen w Warszawie? Oglądajcie dalej. Pierwszy ramen bar, który odwiedzam, znajduje się chyba najbliżej mojego miejsca zamieszkania. Jest to Yatta Ramen. Yatta Ramen ma jednak dwie miejscówki. Ta pierwsza, oryginalna, znajduje się w centrum Warszawy, a druga, otwarta chyba jakoś rok temu, jest na Służewcu, na tak zwanym Mordorze, przy ulicy Postępu 5. To jest zagłębie wielu takich mniejszych knajpeczek. Jest na przykład tutaj Roger Dat Foods, bardzo przeze mnie lubiane, czyli burgery i kanapki z szarpanym mięsem, robione w prawdziwym smokerze, ale nie o tym. Do Yatta Ramen przy Postępu przychodzę chyba najczęściej, a to dlatego, że tak jak mówiłem, znajduje się najbliżej mojego miejsca zamieszkania i też zdecydowanie najczęściej z tego miejsca ramen zamawiam do domu. Jestem już na miejscu, złożyłem zamówienie i wleci mój ulubiony ramen z Yatta Ramen, czyli Spicy Miso. Mam już swój ramen, miska stoi przede mną, makaronu nie brakuje oczywiście. I co tutaj mamy poza makaronem i szarpaną wieprzowiną? Jest marynowany bambus, jest piklowana dynia piżmowa, jest marynowane jajko, które jednak trzeba do ramenu domówić, olej, czyli baza z dwóch rodzajów miso, no i szczypior. Ramen jak zwykle klasa, no nie sądziłem, że będzie inaczej, bo ja dość często ten ramen zamawiam w dowozie. Podstawą jest makaron, który jest przygotowywany może nie tutaj na miejscu, ale na potrzeby Yatta jednego i drugiego. I ten makaron dostaniecie w zasadzie tylko w Yatta Ramen. Te kruchy tutaj są dość grube. Sam makaron jest dość sprężysty, bardzo satysfakcjonujący. W zasadzie bez reszty dodatków smakowałby świetnie, można powiedzieć. Wywar jest na bazie dwóch rodzajów miso. Miesza to się z olejem chili, także trochę pikantnie. Ja właśnie wolę rameny mętne, nieklarowne, nie takie bliższe polskiemu rosołowi. Zawsze wolę jakieś wywary sezamowe albo właśnie na bazie past miso. Świetna jest też tutejsza szarpana wieprzowina. Smakuje jakby pochodziła z jakiegoś smokera. Nie smakuje jak jakaś taka byle szarpana wieprzowina kupiona w makro. No i mamy też piklowaną dynię, która jest lekko słodziutka i lekko pikantna. Zadziwiająco smaczna, też zadziwiająco intensywna. Myślę, że jeśli miałoby coś Wam w tym ramenie nie posmakować, no to właśnie ta dynia. Mi smakuje, ale po prostu ona jest dość charakterystyczna i na chwilę, kiedy ją gryziemy mocno, zmienia smak całości. No i marynowane jajo w słodko-słonej zalewie. Dodanie jaja do każdego ramenu w Yatta Ramen kosztuje 4 zł, ale myślę, że warto, bo to jajo jest niesamowite. Zgodnie z przewidywaniami zjadłem bardzo smaczny ramen, Yatta Ramen przy Postępu. Te same receptury, te same rameny znajdziecie w Yatta Ramen w centrum. Plusem tego miejsca jest to, że przed Yatta Ramen w centrum często ustawiają się długie kolejki. Tutaj jeszcze z kolejkami się nie spotkałem, choć no nie chcę Wam deklarować, że nigdy ich nie ma. Spicy miso kosztuje 35 zł, dodatkowe jajko to jest plus 4 zł. Tak jak mówiłem, warto sobie to jajko domówić, bo jest świetne. W ofercie znajdziecie też takie bardziej klarowne rameny, jest też tantanmen, jest jego wersja wege, a w zasadzie wegan, tak samo jest wegańskie tonkotsu, także dla każdego coś miłego. Ja przejażdżkę po ramen barach zaczynam w takiej swojej strefie komfortu, ze swoim ulubionym ramenem, zamawiając ramen taki bardzo, bardzo w moim stylu. Być może w innych ramen barach będę troszkę bardziej kombinował, choć oczywiście też nie chcę przekombinować, no ale nie wszędzie
taki tantalmen czy coś w rodzaju spicy miso dostanę, także jestem gotowy na wszystko. To był Yatta Ramen przy postępu. Jedziemy dalej. Drugie miejsce, które odwiedzam, to Barbecue Ramen. Ja też znajduję się dość blisko mojego miejsca zamieszkania i właścicielem tego ramen baru jest jeden z właścicieli Yatta Ramen. Nigdy tutaj nie byłem na miejscu, zamawiałem z tego miejsca kilkukrotnie w dowozie i zawsze mi smakowało, ale jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało na miejscu. Wychodzę tutaj ze swojej strefy komfortu, bo zamówiłem shoyu ramen, a to ze względu na to, że podawane do niego są yakitori, czyli japońskie szaszłyki. Tutaj w wydaniu kurczak i boczek. I zdecydowałem się na to z tego względu, że to miejsce, jak sama nazwa wskazuje, to nie tylko ramen bar, ale także barbecue, japońskie barbecue. Można zamówić także takie sety z grilla, właśnie sety szaszłyków, żeberek, boczku. I co my tutaj mamy? To jest shoyu ramen z yakitori. Yakitori to, tak jak już mówiłem, te szaszłyczki. Tutaj trzymam szaszłyka z boczku, tutaj z kurczaka. Jest to grillowane na prawdziwym grillu. No czuć smak tego grilla, czuć ogień. Kurczak jest przepyszny, soczysty, właśnie jest takim wyczuwalnym aromatem grilla. Boczek oczywiście bardziej tłusty, też z posmakiem tego ognia, a sam ramen to jest wywar na bazie kurczaka zagrodowego. Do tego jest tare na bazie kilku sosów sojowych. Smak tego bulionu jest więc słony, dość głęboki. Ja raczej unikam zamawiania ramenów shoyu w ramen barach, bo raczej nie jestem fanem tego rodzaju ramenów. Raczej właśnie wolę tantanmeny, miso, ramen z pastą miso. Nie klarowne, tylko właśnie takie mętne, ale dobre shoyu zawsze docenię i tak jest tutaj. Naprawdę świetny shoyu ramen. Smakuje mi na tyle, że z chęcią bym tutaj na niego wrócił. Do tego sprężysty makaron, cieńszy niż w przypadku ramenu z Yatta Ramen. Mieliśmy tutaj też dwa wontony, takie pierożki. Jest też cebula, jest bambus, szczypiorek, no i jajo. Jajo za dodatkowe 5 zł. Naprawdę udany ramen, no i to co jest tutaj super, to te szaszłyki. Tak jak mówiłem, można je też zamówić osobno, jako dodatek do dowolnego ramenu, albo też jako taki set grillowany. Jest boczek, żeberka oraz kurczak. Kurczak mi najbardziej smakuje, żeberek nie jadłem jeszcze, muszę w końcu kiedyś spróbować. To był naprawdę bardzo smaczny ramen. Tak jak mówiłem, rzadko jem shoyu ramen, a ten tutaj mi smakował, jest on warty polecenia. Może dzięki tej wizycie bardziej przekonam się do próbowania shoyu ramen w innych miejscach, tym bardziej, że shoyu ramen wydaje mi się ciut lżejszy niż jakiś tantanmen czy ramen stare na bazie past miso. Nie był ten ramen jakiś przekombinowany, raczej miałem tutaj do czynienia z taką harmonią smaku. Z dodatków było dużo szczypiorku i cebuli, do teraz czuję ich smak. Świetne wontony, wyśmienite jajko, no i wisienką na torcie były te szaszłyki. Bardziej mi smakował kurczak. To był szaszłyk z mięsa z udka kurczaka, także było soczyście, był ten ogień. Z chęcią tutaj kiedyś przyjdę na same szaszłyki. Miejsce malutkie, raczej nastawione na dowozy, ale myślę, że warto tutaj przyjść. W środku tygodnia o godzinie 13 nie było za wielu klientów, ale podejrzewam, że w weekendy może być tutaj inaczej. Shoyu ramen kosztował 38 zł, tak jak mówiłem, do tego domówiłem jajko za 5 zł. Te szaszłyki są w cenie tego ramenu. I z tego co wiem, i to jest informacja dla widzów spoza Warszawy, Barbecue Ramen jest obecne także w Katowicach. Tyle z Barbecue Ramen, tyle z Mokotowa, przenosimy się w końcu do centrum. Kolejne miejsce, które odwiedzam, to Alligator Ramen Shop. Jedno z najpopularniejszych miejsc na ramen w Warszawie, może nawet i najpopularniejsze. Jest ono prowadzone przez tych samych właścicieli, że mają m.in. dziurkę od klucza albo La Sirenę, która znajduje się tutaj tuż obok. Istnieje to miejsce w Warszawie już od wielu lat, ma dość dużą renomę. Często przed lokalem są tutaj kolejki, zwłaszcza w weekendy. I tak jak mówiłem, jest jednym z najczęściej rekomendowanych miejsc na ramen w tym mieście. Zamówiłem ramen barbecue, który jest tutejszym flagowcem, można powiedzieć. Kiedyś go jadłem, bardzo ostry, z pyszną karkówką prosto z grilla. Zaraz zobaczycie, co to jest. Na razie piję tutejszą kombuczę na bazie yerba mate, kakao i mięty. Mam już swój ramen i jest on naprawdę pyszny. Tak jak mówiłem, jest to barbecue ramen, on jest oparty na paitanie, czyli na takim mocno kremowym, dość tłustym, wieprzowym wywarze, w tym przypadku wieprzowym. Do tego mamy dużo ostrej pasty, takiej naprawdę ostrej. Tutaj w ofercie jest też na przykład tantanmen, który z reguły też jest pikantnym ramenem, ale ten jest ostrzejszy. Nazwa barbecue pochodzi od karkówki, od takiej szarpanej wieprzowiny prosto z grilla. Ma taki bardzo mocny, wędzony aromat. Do tego są jeszcze marynowane grzybki, szczypiorek, marynowane jajo. Piechotka,
No i oczywiście sprężysty makaron. Makaron w aligatorze jest przygotowywany na miejscu. Może nie tyle na miejscu, co przez tych samych właścicieli. Jest on w ogóle sprzedawany do różnych innych ramenowni czy sushi barów. Jest na tyle dobry, że faktycznie ma on wzięcie. Także cała kompozycja na plus, jest ten wędzony aromat, jest bardzo pikantnie, bardzo smacznie i wciągająco. Ja jem dalej, bo póki co tylko troszeczkę spróbowałem. Ta karkóweczka jest naprawdę przepyszna, świetnie tutaj pasuje. Pyszny makaron, grzybki wprowadzają troszkę takiego słodko-kwaśnego smaku. No rewelacja. To był naprawdę udany ramen, bardzo satysfakcjonujący, bardzo smaczny, wciągający. No taki pode mnie typowo, bo i wędzone mięsko, i duża ostrość, i właśnie bardziej kremowy, bardziej taki zawiesisty bulion. Wszystko mi w tym ramenie pasowało i generalnie jeśli chodzi o Arigatora, to nie dziwi mnie, że jest tak dużo rekomendacji tej ramenowni, bo po pierwsze jakość tam tych ramenów jest wysoka, a po drugie kompozycje są zawsze bardzo interesujące, czasem takie bardziej wykręcone, ale z drugiej strony w takich w miarę bezpiecznych ramach, żeby wielu osobom taki ramen mógł zasmakować. Rameny w Arigatorze są pełne takich wyrazistych, intensywnych smaków, każdy ramen jest jakiś i każdy ramen jest naprawdę dopracowany. Wiele osób mówi, że Arigato to jest najlepszy ramen w Warszawie. Ja tego nie powiem, również dlatego, że jeszcze kilka ramenów przede mną, ale też wydaje mi się, że wszystkie ramen bary, a przynajmniej zdecydowana większość ramen barów z tego filmu, to są ramenownie na naprawdę bardzo, bardzo wysokim poziomie i każdy z tych lokali ma jakieś plusy, ma jakieś minusy, różnią je w zasadzie niuanse. Barbecue ramen z Arigatora kosztuje 41 zł, do tego kombucha za 15 zł, także za wszystko dzisiaj zapłaciłem 56 zł. A skoro było tak bardzo mięsnie teraz, no to czas na coś wegańskiego, bo pod kątem wegańskich ramenów Warszawa ma też wiele do zaoferowania. Zgodnie z zapowiedzią czas na ramen wegański. Jestem w jednym z lokali Vegan Ramen Shopu, dokładnie w tym na Mokotowie. Jest jeszcze oryginalny lokal na Saskiej Kępie oraz lokal przy alejach Jana Pawła II. Przyznam się, że dawno w Vegan Ramen Shopie nie byłem, ale to była jedna z pierwszych knajpek, które odwiedziłem w ogóle w Warszawie, kiedy się tutaj przeprowadziliśmy. Oczywiście był to ten lokal na Saskiej Kępie. Od tego czasu Vegan Ramen Shop stał się taką warszawską siecią i zdążył zdobyć naprawdę bardzo dużą popularność. Myślę, że obok Arigatora to jest najpopularniejszy ramen w stolicy. Ja też muszę przyznać, że te rameny tutaj są naprawdę świetne. Trudno im cokolwiek zarzucić. No i dla wielu najważniejsze będzie to, że mimo braku produktów odzwierzęcych smakuje równie dobrze, co w ramen barach, które mięsa używają na co dzień. Zamówiłem tutaj Clear Shoyu Ramen. To jest pierwszy ramen, który zamówiłem w Vegan Ramen Shopie. Całą kartę już chyba spróbowałem, także za każdy mogę ręczyć, ale Clear Shoyu Ramen wydaje mi się najbardziej niesamowity, choć niekoniecznie najsmaczniejszy. Dla mnie właśnie od niego zaczęła się przygoda z Vegan Ramen Shopem, także postanowiłem wam go dzisiaj pokazać. Tak, to jest ten sam dobry Clear Shoyu Ramen jak przed laty. Podstawą jest bulion. Bulion bardzo esencjonalny, bardzo głęboki, pełen umami i on jest doprawiany bazą na bazie mieszanki sosów sojowych, oleju z jabłkiem, cebulą i imbirem. Grzyby na bulion gotowane są przez 6 godzin. Też jest to oczywiście mieszanka różnych grzybów, aby jak najwięcej tego umami w bulionie się znalazło. Z dotychczas odwiedzonych ramen barów tutaj jest chyba najmniej sprężysty makaron. Do tego mamy świeże grzyby enoki, mamy pora, mamy marynowanego bambusa, listki misuny oraz coś, co jest może nie najważniejsze, ale szalenie istotne w tym ramenie, czyli połówkę pieczonego pomidora, który też oddaje te umami, też dodaje także troszkę słodyczy. Można sobie tego pomidora przegryzać między kolejnymi machnięciami makaronu, kolejnymi łyżkami bulionu i dzięki temu ten smak robi się jeszcze ciekawszy, jeszcze fajniejszy. Kolejny smaczny ramen za mną. Najsłabszym elementem tego ramenu był makaron. A ramen to makaron przede wszystkim, także troszkę mi z tego powodu przykro. Najbardziej takie rozmemłane były te kluchy. Oczywiście na skali między sprężystymi a rozmemłanymi to było gdzieś nawet nie pośrodku, bliżej tych sprężystych kluch, ale jednak w porównaniu do kluch makaronu z innych ramenowni, ten tutaj w Vegan Ramen Shopie wypadł najsłabiej. Za to bulion pierwsza klasa. Dalej myślę, że mogę wam polecić Vegan Ramen Shop. Jeden ramen kosztuje 36 zł i jest to naprawdę spora i sycąca micha pełna dobroci. Oczywiście to nie jest ostatnie miejsce na naszej ramenowej mapie. Wiele ramenów jeszcze
przed nami. Kolejne miejsce, które odwiedzam, to Uki Uki. Uki Uki to jest restauracja japońska, która początkowo słynęła przede wszystkim z udonu. W tym udonie zdaje się specjalizować, to już od wielu, wielu lat. Byłem tutaj 2 albo 3 razy, ale ostatnio bardzo, bardzo dawno. Lokal jest niewielki, ale bardzo gwarny, bardzo tutaj ciasno. Jest dużo stolików. I co ciekawe, mówiliśmy przed chwilą o wegańskim ramenie z Vegan Ramen Shopu, ale Uki Uki ma też swój drugi lokal, który nazywa się Uki Green. Tam można zjeść już tylko ramen i tylko w wydaniu wegańskim. W tym filmie nie będę szedł do tego miejsca, bo całkiem niedawno je odwiedzałem w ramach materiału o wegańskich i wegetariańskich restauracjach w Warszawie. Tutaj zamówiłem Tantana Tonkotsu, czyli połączenie chyba dwóch moich ulubionych rodzajów ramenu, czyli tantalmena oraz ramenu tonkotsu. No i mam już swój ramen. Już nie pamiętam, jak smakują rameny z Uki Uki. Kiedyś makaron z Uki Uki był najlepszy. Od tego czasu wiele innych ramenowni zaczęło robić makaron na własną rękę, no bo właśnie w Uki Uki robię makaron na własną rękę od zawsze. Cieniutki, ze wszystkich ramenów, które zjadłem w tym filmie, chyba najcieńszy, ale sprężysty, bardzo smaczny. Bulion jest tłuściutki, bulion tonkotsu generalnie jest bardzo tłusty zawsze. Jest to bulion wieprzowo-drobiowy, długo gotowany na kościach, wiecie, jakieś takie cuda nie widzę się tam dzieją. No i przez to ten bulion jest tak tłusty. Do tego mamy pikantne mięso mielone, duszone w paście sojowej i oleju chili. Mamy też tutaj olej z czarnego sezamu i palonego czosnku, co podkręca smak całego bulionu. Mamy mizunę, czyli taką zieleninę, czerwoną cebulę, marynowane jajo. Zjadłem już chyba połowę mojego ramenu, albo nawet i więcej. I rzeczywiście to jest bardziej tonkotsu niż tantan. Przede wszystkim czuć smak tego głębokiego, tłustego wywaru. On jest tutaj wiodący. Jest trochę pikantny, jest trochę ostro, ale bez przesady. Tego mięsa nie ma tutaj jakoś dużo. Muszę jednak przyznać, że ten ramen ma coś w sobie. Nie jest może aż tak wyrazisty jak barbecue ramen w Arigatorze. Nie ma może jakichś wystrzałowych dodatków, ale sam bulion jest na tyle wciągający, że z wielką chęcią opędzluję teraz całą miskę i nawet miałbym ochotę opędzlować więcej. Kolejny pyszny ramen za mną. Myślę, że następnym razem, gdybym tutaj przyszedł, to nie zamawiałbym tonkotsu tantana, tylko oryginalne tonkotsu tutaj. Niemniej było bardzo smacznie i myślę, że śmiało mogę Uki Uki wam polecić. To wciąż jedno z najlepszych miejsc na ramen w Warszawie. Za ramen zapłaciłem tutaj 36 zł. Kolejne miejsce, które odwiedzam, to Shiso Ramen. Nigdy tu nie byłem, ale słyszałem wiele dobrego. Z rekomendacji obsługi zamówiłem sobie tutaj shoyu. Jem już swój ramen. Jest to Tanrei Shoyu Ramen na klarownym wywarze z kurczaka, z dodatkowym olejem z kurczaka, proszkiem shoyu, czyli takim właśnie proszkiem z sosu sojowego. Jest chab, jest boczek, jest jajko, które trzeba domówić, czerwona cebula oraz szczypiorek. Ten makaron tutaj jest fantastyczny, sprężysty, średniej grubości, taki falujący troszkę. Świetnie się go je. Jeden z lepszych makaronów, jeśli chodzi o ramen bary, które do tej pory odwiedziłem. Wywar dość głęboki, mocno kurczakowy, dość tłusty, no i lekko słony, ale bardziej tłusty niż słony. Boczek jest też tłuściutki, taki lekko zgrillowany. No i mamy pieczony schab w takich cieńszych plastrach. Nie tak tłusty już i też bardzo smaczny. No i słuchajcie, to był kolejny naprawdę smaczny ramen, bez jakichś takich większych może wodotrysków. Nie było tutaj jakichś takich zaskakujących połączeń smakowych, albo jakichś takich bardzo wyrazistych smaków, ale też nie o to chodzi. To był bardzo prosty, klasyczny ramen, bardzo harmonijnie skomponowany, z naprawdę świetnym makaronem. I ten makaron zachęcił mnie do tego, aby kiedyś jeszcze do Shiso wrócić i zamówić może ciut bardziej wykręcone rameny z oferty, bo tak jak mówiłem, nie jestem jakimś wielkim fanem shoyu, ale skoro obsługa mi poleciła, skoro polecał mi go Kohei Yagi, patrząc na mnie z menu, no to w sumie nie mogłem postąpić inaczej. I właśnie tutaj pojawia się osoba Koheja, który w sumie pomagał w otwieraniu wielu ramen barów w Warszawie. Naprawdę w wielu miejscach maczał mniej lub bardziej głęboko swoje paluchy. No i często to czuć, bo te ramen bary w Warszawie są naprawdę udane, czego Shiso jest kolejnym dowodem. Ramen kosztował mi 36 zł, to jest za wersję z jajkiem. O jajko trzeba specjalnie poprosić i jajko kosztuje dodatkowe 3 zł. Sam lokal jest bardzo niewielki, taka 1/3, 1/4 Arigatora. Przestrzeni jest więc bardzo mało, no ale taki też jest klimat niektórych ramen barów, trzeba się z tym liczyć. Mi bardzo smakowało i jeszcze kiedyś do Shiso wrócę. Przed nami
ostatnie miejsce. Ostatni ramen bar, który odwiedzam, to Ganon Ramen Bar. Dość nowy na ramenowej mapie Warszawy. Nigdy tu nie byłem. Słyszałem, że jest całkiem nieźle. W menu są głównie rameny tonkotsu. Wegański ramen to jest wege shoyu ramen, a tak to są różne wersje tonkotsu. Jest klasyczna, jest truflowa, jest ostra, jest rybna. Ja poszedłem w klasyczną, do tego domówiłem marynowane jajko i od 12 do 16 w tygodniu można wziąć jeszcze jeden dodatek w cenie w ramach takiego lunchu. Ja wziąłem jedną mini gyozę. No i zobaczymy, co to będzie. Mam swój ramen, no i mam też gyozy. Już zjadłem jedną. Spoko. Fajne pierożki, smażone z mięsnym farszem. Do tego taki kwaśno-słodko-słony sos. No a w ramenie jest makaron oczywiście, musi być. Jest bardzo cieniutki. Najcieńszy z tych wszystkich ramen, które do tej pory zjadłem. Bulion tłuściutki, ale bardzo przyjemny. Każda kolejna łyżka wydaje mi się lepsza. Mamy jajko oczywiście, które domówiłem. Można domówić marynowane i można domówić niemarynowane. Tutaj mam ciemne marynowane jajo. Mocno marynowane, takiej słonej zalewie na bank. Do tego kremowe żółtko w środku. Mamy szczypiorek, mamy grzybki, a także marynowany imbir. Dawno nie widziałem marynowanego imbiru w ramenie. No i dodatek mięsny. Boczuś. To był naprawdę smaczny ramen, tłuściutki jak to tonkotsu, aczkolwiek nie przesadnie. Jadłem dużo tłustsze rameny tonkotsu w swoim życiu. Na pewno w Uki Uki był tłustszy. Ten był tak przyjemnie tłuściutki. Makaron mógłby być troszkę lepszy moim zdaniem, jednak wolałbym troszkę grubsze kluchy. Aczkolwiek pewnie znajdą się też tacy, którym makaron tej grubości będzie bardziej odpowiadał. Zapłaciłem 30 zł za ramen, dodatkowe 4 zł za jajko. Tak jak mówiłem, gyozy były w cenie lunchu, także całkiem przyjemna cena za taki posiłek. Po nagraniu tego odcinka moje top 3 warszawskich ramenów to na pewno Arigator, Yatta Ramen oraz Shiso, który odwiedziłem po raz pierwszy i do którego najchętniej bym wrócił po to, by po prostu poznać inne rameny z karty. Poza tym jednak trzeba przyznać, że warszawska scena ramenowa jest bardzo mocna. Żadne inne polskie miasto nie może konkurować z Warszawą, jeśli chodzi o ramen i mnogość tych ramenowych opcji. Dawajcie znać w komentarzach, gdzie jedliście najlepszy, najsmaczniejszy ramen. Subskrybujcie też ten kanał, by nie przegapić vlogów ze Stanów, a ja tymczasem się żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.